Słuchajcie, zatrzymałyśmy się na środku drogi, bo nic nie jedzie. Mamy taki widok. To jest dopiero początek tygodnia. Wow, no jest przepięknie. To słońce, te kolory, ta zieleń. Ten czarny piasek na przykład mi się bardzo podoba. Jest taki oryginalny. Karo, proszę obczaić, jak tam dalej pniąca. Rzeka. Mamy swój skrawek plaży. Kochani, pomyślałam, że odpowiem dzisiaj na często pojawiające się pytanie, a mianowicie to, jak wydobywam naturalny skręt moich włosów. I śmieję się, dlatego że ja nie robię z nimi absolutnie nic. Myję je, następnie rozczesuję, i zostawiam do wyschnięcia. I po prostu ta wilgoć w powietrzu sprawia, że one są w całkiem niezłej formie. W Polsce znacznie bardziej mi się puszą. W ogóle ja nie przepadam za moimi włosami w wersji kręconej. Ale bardzo Wam dziękuję za miłe słowa, bo wiem, że wielu osobom bardzo podoba się taki look. My powoli się zbieramy z plaży, idziemy na kawkę. Tak, tutaj zdarza mi się robić wyjątki kawowe, choć ta kawa jest mocno niesmaczna. Ale jeszcze wracając do włosów, to nie używam żadnych specjalnych kosmetyków. Pierwsze lepsze, dosłownie. I odżywka w sprayu z Paula Michela. Pogoda w kalejdoskopie i dzisiaj trochę bieda. Deszcz na mnie straszny tutaj, bo Viola zrobiła, znaczy Justyna zrobiła z przepisu Violi zielone pancake'i. No i tak sobie umilamy poranek. Zaraz Wam pokażę jeszcze z dodatkami. Słuchajcie, level pierwszy to jest, są pankieki tropikalne, a teraz przejdę samą siebie i to będzie wyglądać dziwnie, więc czekajcie. No więc finalnie mamy michę, pół na pół z tymi owockami, dodałam jeszcze granat, trochę pomarańczy i sosik z jagód i tahini. Także no, jest to prawdziwa obfitość, idealna na tę pogodę, ale trochę się przyjaśnia, więc jest git. Ja przepraszam, ale to wygląda tak pięknie, ten stosik. Czy ty sobie usmażyłaś w jajku bułkę? Tak, to jest zero waste, dlatego że miałyśmy bardzo, bardzo starą bagietkę i zrobiłam z niej recykling. Wow, to taki tost francuski na słono. Dokładnie. Dwa jajka, sól, pieprz. Mogę jedno? Na proszę. Drugie. Dzisiaj Justyna zrobiła gulasz. Gulasz? Jak to ja? Swojski. Tak, to dla mnie. Piękny. Tak to się prezentuje, przepiękny. Ja sobie go zjem z ryżem z wczoraj. Już jesteśmy wszyscy bardzo głodni. Słuchajcie, dzisiaj cały dzień leje. Stanęłam sobie w oknie, bo łapię ostatnie promienie słońca, a raczej ostatnie światło, ponieważ mamy dzisiaj chmury, jest szaro, buro i ponuro. I pomyślałam, że powiem Wam o tym, w jaki sposób praktykuję jogę, dlatego że wierzę, że każdy z tych vlogów ma jakiś minimalny motyw przewodni. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiejszy film to jest połączenie wczoraj i dzisiaj, bo przy tej intensywności vlogowania codziennego trochę mi się wyczerpały baterie, to po pierwsze. Po drugie, dużo rzeczy się powtarza, a po czwarte, trzecie, już nie wiem sama, bo dzisiaj jestem zakręcona, to powiększyła nam się troszeczkę ekipa, więc po prostu dużo się dzieje i ja mniej przez to nagrywam. Natomiast chciałam Wam tylko powiedzieć na koniec, że jakiś sąsiad tutaj jest i przeszkadza mi. Anyway, ćwiczymy, słuchajcie, tę jogę codziennie rano. To jest dla mnie zupełnie nowy nawyk, bo wstaję rano i robimy grupową jogę, co jest wspaniałe i naprawdę nastraja nas bardzo fajnie na nowy dzień. I Wy często pytacie mnie o to, z kim ćwiczę jogę, kogo polecam. I my tutaj ćwiczymy z taką, to nie jest aplikacja, tylko to jest taka platforma subskrypcyjna, która się nazywa AloMoves i ona jest naprawdę super i tam są zajęcia z moją ukochaną, znaczy to nie jest moja ukochana, ale to jest taka laska, którą bardzo lubię, czyli Bryony Smith i znam ją od Justyny właśnie Owsianej. I właśnie jeszcze na AloMoves też jest taki fajny gościu, który się nazywa Calvin Cortine, czy coś takiego. I oni też mają dużo darmowych treningów na YouTubie, także postaram Wam się podlinkować ich kanał, jest bardzo fajny. Natomiast ja, kiedy ćwiczę sama,
to albo wybieram coś od nich, albo mam moje dwie ukochane, serdeczne koleżanki. Pierwsza z nich jest to Eli Wierkowska, której praktyki uwielbiam. I tak samo w przypadku Magdy, Madeleny Jogi, Magdy Janik. Obie mają kanał na YouTubie, obie też były gościami podcastu, więc Was zapraszam i bardzo lubię sobie z nimi ćwiczyć, bo tak, w przypadku Magdy to są długie praktyki, takie naprawdę kompleksowe, pełne workouty, można powiedzieć, w takim stylu, który mi bardzo odpowiada, to jest Mindful Vinyasa. Natomiast u Eli ja sobie często wybieram takie konkretne zestawy na jakieś partie ciała. Na przykład na otwarcie... O, chyba przyjechali nasi lokatorzy. Na otwarcie bioder, na otwarcie ramion, albo na uziemienie, czyli na stopy. Także bardzo, bardzo Wam to polecam. Staram się ćwiczyć jogę codziennie, zgodnie z moim postanowieniem pandemicznym, można powiedzieć, a teraz ćwiczę co rano i to jest ekstra i mam nadzieję, że wrócę z tym też do Polski. Także podlinkuję Wam te moje ulubione kanały. Wydaje mi się, że niczego nie przeoczyłam. I dzisiaj jeszcze się z Wami zobaczę na kolacji. Nawet nie wiem, co będę jadła, ale zapraszam. Słuchajcie, wygląda tak mały śmietniczek znowu. Przed chwilą nagrałam już ten klip w gorszym świetle, a tutaj to widać lepiej. Jest to bardzo improwizowana sałatka z resztkami, czyli z pyszną fetą by Kamila, z oliwkami kalamata, z resztką trzech pomidorów po różnych osobach, które je rozkroiły, ze starym chlebem, pumpernickiem i humusem mam kanapkę, a do tego trochę upieczonej dyni, która też nam została. Także jest to taki właśnie składzik tygodniowy na talerzu. No jest bardzo dobry. Tak, jak zawsze u mnie, sprawdzi się, może nie u każdego. Konkurencyjna kolacja to jest jaglanka czekoladowa, bo tutaj jest takie towarzystwo, które jadłeś lubi jeść kolację słodkie na kolacje. Nie, nie wiem, no, ja nie rozumiem. Ja nie, nie rozumiesz, no właśnie.